Siemaneczko, z tej strony Barty99 i witam was w kolejnym odcinku z Farminga 22. No i dzisiaj zaczynamy sobie polską serię, polskie gospodarstwo, oczywiście na mapie Zdziechów, bo jest to no ta jedna z najlepszych map, jaka wyszła, polska przede wszystkim, do Farminga 22. Więc postanowiłem rozpocząć tutaj serię. Wybrałem gospodarstwo. No i co, dzisiaj sobie myślę, wjedziemy trochę w pole, pomucimy troszkę bizonkiem takim pięknym, który tutaj stoi, jak widzicie, przy wjeździe na nasze gospodarstwo. No i przede wszystkim was oprowadzę i opowiem trochę, co tutaj się dzieje na tym gospodarstwie. Więc no co, jak widzicie, na pierwszym planie bizonek tutaj, jak się wjeżdża do naszego gospodarstwa, sobie stoi, dobrze się sprawuje, więc nie narzekamy, wiadomo. Niestety sytuacja nie pozwala i jest bez sieczkarni, więc wszystko idzie na słomę. Dobra, więc wychodzimy. Cyk, dobra. I idziemy tutaj. Cyk, otwieramy pierwsze wrota i tutaj mamy pięknego New Hollanda 8340, czyli główny ciągnik na gospodarstwie. 125 koni on posiada. Tutaj jak widzicie obciążnik, no fajna maszynka, robotę robi. No główny ciągnik w gospodarstwie przede wszystkim. Tutaj mamy New Hollanda, takiego małego, L95 podajże. Tak, taki fajny, z surem oczywiście, bo tutaj zarabiamy na tym się tylko da. Bo gospodarstwo nie jest jakoś, można powiedzieć, bogate, bo mamy aż 75 tysięcy długów. Stan naszego konta to 12 tysięcy, więc no nie jest to jakoś super. Ale no, żniwa są, więc może trochę nadrobimy. Tutaj mamy opryskiwacz Kvenerlanda. Fajna maszynka, 18 metrów. Dobra, idziemy dalej tutaj. Cyk, zamykamy. O. I tutaj mamy agregat uprawosiewny, Agrolift, Amazonka. No taki nowy nabytek na gospodarstwie. Tutaj powinna być jeszcze prasa, ale jej nie ma, bo sąsiad ją pożyczył, bo żniwa, wiadomo. To prasuje sobie tam słomę, on tam niedużo ma hektar do sprasowania, więc nie oddał. Myślę, że na następny odcinek nam odda, to będziemy też prasować. Tutaj mamy osprzęt do tura oczywiście, tam zaraz przyjdziemy. I cyk, otwieramy wrota. I tutaj mamy dwie przyczepki. Ruskie jakieś, no wiadomo, cięcie kosztów, można powiedzieć. I fajnie się one sprawują, nawet jak taki sprzęt. Wrota sobie zostawimy otwarte, bo tutaj zaraz będziemy brać tą przyczepę. Tutaj mamy taką fajną autosankę. Nie pamiętam konkretnie nazwy, ale no taka większa, jak widzicie. Jest fajnie, fajnie. Tutaj mamy pług Kvenerlanda i taki agregat uprawowy, żeby wiecie, jakoś tam pracować. No i co? Tutaj jakieś kurcze baloty, nie wiem. One z 20, nie no, z 5 lat może mają, to kurcze, żeby byłoby je sprzedać czy coś, może wiecie, o co chodzi. No i tutaj taki rozsiewacz Lizarda. No. I tak to właśnie tutaj wygląda. O, następne beleczki. Taka to okolica jest. Co jeszcze? A, jeszcze mam pokażę tutaj jeden garaż w sumie. Czy garaż? No takie hale na zboże. Tutaj wysypujemy zboże. Tutaj jeszcze nie ma, wiadomo. Dopiero będziemy dzisiaj wjeżdżać. No i co? Dobra, zrobimy tak. Idziemy po New Hollanda. Weźmiemy sobie tego mniejszego, bo co tego dużego brać do tej przyczepy, jak ten mniejszy sobie da radę. Dobra. Wsiadamy, o cyk, odpalamy go, tur do góry i dobra, wyjeżdżamy sobie powoli, o cyk, o luks i wjeżdżamy tutaj, podjeżdżamy pod tą naszą przyczepę. Mam nadzieję, że chociaż ją wymucimy dzisiaj, namucimy ją na tym odcinku, dobra. Tak się zastanawiam. A w sumie możemy podjechać pod pole. Gdzieś tam się zatrzymamy, wiadomo. Dobra. Dobra, jedziemy.
Będziemy sobie kosić pszenicę. Więc jedziemy. Cyk, nie Holandzi, kurczę. Fajna maszynka. Nadaje się, można powiedzieć, na to gospodarstwo. Wytrwała przede wszystkim. Więc dobra, lecimy. Nie będziemy tutaj może tak szaleć, bo to polna droga. Dobra. I cyk, wyjeżdżamy. Dobra, wjeżdżamy tu w pole. Kolejną dróżkę i jedziemy. Dobra. I cyk. Jedziemy tutaj. Czekajcie, gdzieś tu by się przydało. Myślę, że staniemy tu na razie, żeby bizonem przejechać koło tej łąki. No i dobra, będziemy lecieć sobie na gospo po naszego bizona. Cyk, lecimy. Dobra, jesteśmy. To co, palimy go. Cyk. O, dobra. Do góry header podnosimy. I teraz tak, musimy tu powoli wyjechać. Żeby się tylko tu zmieścić jeszcze. O, cyk. O, dobra. Powolutku. Dobra. Ciasnota tutaj troszeczkę, ale no cóż. Dobra. I do przodu. I cyk, dwójeczka. Dobra. Dobra, pomału sobie wyjedziemy tutaj. Pomalutku pojedziemy, oczywiście. Coś tam wymucimy dzisiaj. Dobra, luks. Dobra, damy mu troszeczkę cyk. Dobra, super, jedziemy. Zobaczymy, jak nam sypie nasz, tutaj ta pszenica. No, zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Hektarów też za dużo nie mamy. Wiecie, tak. Starcza, kurczę, trzeba ten dług spłacić, bo to wiecie, jak to jest. Dobra, powolutku. Poczekamy. I wolne, dobra, dawajcie. Cyk. O, luks. I jedziemy tutaj. Dobra. Tutaj jakieś ziemniaczki, kukurydza. Fajnie, fajnie. Tutaj sąsiad słonecznik zasiał. Tutaj znowu, co to jest? Buraczki. I nasza pszenica, dobra. I syk. Powoli. O, wkręcił się na obroty. Stajemy i wjeżdżamy w łan. Super. Dobrze. O, super. Kozak. Zwolnimy troszeczkę. O. Kurczę, tutaj troszeczkę głośno jest, jak to na bizonie. Ale myślę, że damy radę. No musimy, nie? Jakoś dać radę. Dobra, super. Lecimy. Z tyłu wszystko ok. Oczywiście. Dobra. No i co? Słomę musimy niestety zostawić, bo sieczkarni nie mamy. Ale to wiecie, zawsze sprasujemy, to będzie zawsze jakiś pieniążek padnie, bo teraz można powiedzieć, każde ziarko się liczy tych pieniędzy, żeby spłacić ten dług, kredyt, jak to woli. Bo po prostu potrzebowaliśmy go na rozwój,
troszeczkę można się powiedzieć, noga podwinęła, ale mam nadzieję, że jakoś wyjdziemy na prostą. Dobra. Tutaj wszystko ok. Ten kawałek ma z 2 hektary chyba, coś takiego. 2,20 może. Coś koło 2 pamiętam. Dobra, o. Tam już widać się sypie. No, luks. Dobra, dobra. O, zajebiście, tutaj idzie wszystko. Kurczę, bardzo ładnie to wygląda. W tym nowym farmingu shaderów nie mam, bo to jeszcze, wiadomo, trzeba się nacisnąć tą grafiką z gry. Dopiero tam po jakimś czasie zainstaluję te shadery. Więc też będziemy się tutaj coś bawić z tymi shaderami za jakiś czas. No i kurczę, fajnie, bo tutaj jakaś polska seria wreszcie wleci na kanał z tego farminga. Dobra. Tutaj jest, można powiedzieć, taki clean takiego, no takich krzaczków. Więc wiecie, o co chodzi. Dobra, tu już prawie pod okienko podchodzi. Więc zobaczymy, ile nam się uda zebrać jakby w tym jednym przejeździe. Ale na razie widzę, wszystko dobrze tu idzie. No wiadomo, w przyszłości trzeba byłoby zmienić tutaj jakiś kombajn na coś lepszego, jakiegoś klasa dominatora czy coś w tym stylu. Ale no, mamy co mamy i trzeba jakby tym wypełnić tą całą robotę. Dobra, pod okienko już tu podchodzi, widzę. Ustawimy tu trochę, o, cyk. Bo tu kurczę, muszę sprawdzać cały czas, ile mamy tego zboża w zbiorniku. Żeby wiedzieć, o, już pod połowę do okienka dochodzi. Więc tutaj kurczę, jakoś musimy pomyśleć tutaj, jak to wyciąć. Dobra. Jestem ciekaw, czy mi kurczę starczy tutaj. Bo tu już pełny zbiornik, widać. Ładnie sypie. Więc bardzo dobrze. O, cyk. O, i mamy pełno. Kurczę, nie dojechaliśmy do końca niestety. Musimy coś tutaj wymyśleć. Tak naprawdę. Tylko nie wiem, jak tu. Jak tu zrobić to? Dobra, może się ustawimy tutaj. Otworzymy rurę, cyk. O, tu skrzypi wszystko. O, super. Bo tam będę musiał wjechać te braki. Dobra, musimy niestety poświęcić. Zrobić tak. Pójdziemy pomiędzy. O. Dobra. Tu lecimy, cyk. Tu podjedziemy New Hollandem. Kurczę, przydało mi, może by się jakoś naokoło byśmy zgasimy na razie. Jakoś tu naokoło się nie przejedzie, bo to kurde. Nie, zresztą w sumie i tak już przejechaliśmy po tym łanie tutaj, więc to nie robi nam jakiejś różnicy wielkiej. Więc musimy tu jakoś przejechać. Dobra, lecimy po New Hollanda. Kurczę, długie to pole. Dobra, mamy New Hollanda. Włączymy sobie może chudy.
O, czekajcie, bo tu zapisuje się. Kończymy chudy cyk. O, super. Mapkę włączymy i jedziemy. Jak widzicie, 12 tysięcy na koncie. Cyk i lecimy. Dobra, Lux. No i możemy cisnąć z tą naszą szczepką. Dobra. O, tu kurde trochę skacze ta przyczepa. Ale nic się nie powinno stać raczej. No, prasowania troszeczkę i ciut-ciut będzie. Z tych moich kawałków. Ale mam nadzieję, że odda troszeczkę pieniążkami, można powiedzieć. Dobra. I cyk. O, przejedziemy, dobra. Podjeżdżamy. Cyk. Idziemy do bizonka, palimy. I cyk, lecimy. O, super. Nastąpimy trochę naprzód. U, kurde, dobra, sytuacja panowana. Niech to się sypie. O, Lux. Fajnie, fajnie. Dobra. Teraz tak, przydałoby się tu gdzieś. Wykręcimy w sumie. O, ciepło. Ale dobra. Cyk wsteczny. I do przodu. Powoli. O, dobra. Przejdziemy, tu przejdziemy. Dobra. I cyk. Tutaj, żeby to słomo poleciało na pole. Dobra. Teraz tu się musimy jakoś nakręcić. Dobra. Jeszcze kawałek. Dobra. Do dołu. I tu sobie myślę wykosimy. I cyk. Dobra. Myślę, że sobie tu zostawimy, tak? To tutaj później jeszcze będzie tak fajnie, wiecie, kosić. To w miarę jakoś. Powoli, dobra. Kurde, bo to... Ten krzaczek mnie niepokoi trochę. Dobra. Udało się i lecimy z powrotem. O, super. I kusimy dalej sobie. Kurczę, nawet ładnie sypie ta pszenica. Tutaj nie powiem, że nie jest źle. Ale to dobrze, bo to wiecie, nawozy jakieś, wapna trzeba pokupować. No a pieniążków troszeczkę, no tak, za dużo to nie mamy. Więc dobrze, dobrze, że jakoś to idzie. I cyk. I cyk. Dobra, dobra. Tu już troszeczkę przejechaliśmy i już to na 200, więc ładnie, ładnie jest. Jak widzicie, 6 na godzinę jeżdżę. Nie ma co tu szybciej jeździć. Nie będziemy tak poganiać. Dobra.
Mam połowę zbiornika już. Ale myślę, że powinno się udać do końca dojechać. Miejmy taką nadzieję, żeby tutaj się kurczę nie zatrzymywać gdzieś. Widzę, że tu już 20 minuta odcinka minęła. Więc tak, myślę, do 25 minut się wyrobimy. Powinniśmy. Też się zastanawiam, czy to zboże tam wejdzie, kurde, do tego, do tego magazynu. No chyba, że będzie jakaś dobra cena na tą pszenicę, to sprzedamy. Teraz, tutaj od razu. W co wątpię. Ale mam nadzieję, że to się wszystko uda tam gdzieś zamagazynować. Dobra, tam trochę minąłem. Więc trzeba to później poprawić. O, Lux. O, bizonek ładnie pracuje tutaj. Słoma leci. Kurde, bardzo ładnie wygląda ta tekstura, jak się zboże do gardzieli jakby, nie wiem jak to się mówi tak profesjonalnie, wsuwa, możemy tak powiedzieć. Kurde, bardzo ładnie. Kurde, no i też trzeba było jakąś sieczkarnię do tego bizona zamontować, ale to tam koszt już sporawy jest, pewnie tam 5 tysięcy, od 5 tysięcy w górę, więc na razie nas nie stać. Bo na razie tym priorytetem jest spłacić ten kurczę kredyt. No i nie dojedziemy do końca, no i super. Dobra. Dajemy do tyłu, rura niech się rozkłada. Dobra. Dobra, tepniemy się. Palimy. Pojedziemy tam. Kurde, tu przyczepa już zaraz będzie pełna. Również. O, cyk, dobra. I ciśniemy. I cyk. I dobra, podjeżdżamy. Idziemy do bizonka. Usypiemy to. Cyk. O, super. Dobra. No i reszta się nie zmieściła. Przytona została. Jakaś imieniu Holanda. No i co? Dziękuję wam za oglądanie tego odcineczka. Resztę tutaj muszę sobie pozbierać. Poza odcinkiem. Myślę, że jeszcze jeden jakiś odcinek ze żniw tutaj wleci, więc co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. I co? Do następnego odcinka. Na razie, cześć.